Witamy, prosimy, to nawet możemy spróbować głowy jakoś tak do tego lwa włożyć, ale może on nas nie dziabnie. Póki co cieszymy się i gramy. D4, D5. Goniec F4, pionem hetmańskim, zwanym Jacka Londyna. Jacek Londyn był taki bajkopisarz. Spokojnie, symetrycznie rozwinęliśmy figurę. Ostro jak kostrum, bronimy. Bronimy, jak goniec się wymieni, będziemy mieli pionki jak trzeba. Skoczek C3, goniec E7, goniec D3, no to można grać różnie, można zbić. Można zbić i nic się nie dzieje. Zbić, zbić, zraszować. Pozycja równa ze wskazaniem na białe, no ale trzeba też coś wygrywać, więc napadamy na pionka i przeciwnik pęk. Powinien zbić. My tu, on tu i byśmy tak se radośnie szaszkowali i pogrywali. Tu mamy śmiałe koncepcje, szach na B4, hetmanem, gońcem i odbicie gońca. Ale przeciwnik zagrał mięciutkie B3. No to kombinujemy jak kaczoreczek, jak wściekły kaczoreczek. Tu przyglądamy się temu, jak on go będzie bronił. Wieża C1. No to broń jeszcze raz. Przyglądamy się temu, jak on go będzie bronił. Teraz na atakę wtrącimy tu. Więc przez dwie na to nie pójdzie i poszedł hetmanem na C2. No to gońca zdejmujemy i patrzymy, jak będzie bronił tego koniesia. Przeciwnik już nie chciał dalej patrzeć i podziękował. Pogratulował nam cudownej gry. I dobrze. Patrzcie Państwo, jaka prościuteńka wygrana. Symetrycznie. Tu C6, tu już niesymetrycznie. Wzmacniamy punkt D5. Gońce białopolowe się wymienia, a tu nagle coś dgnęło, zakombinowaliśmy i przeciwnik machinalnie obronił piona. Hetman B3 nie mógł grać, no. Podwiązka, likwidacja obrońcy pola A4, podwiązka, podziękowanie i ja też.